Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, pytanie Jezusa skierowane do uczniów koło Cezarei Filipowej jest pytaniem, które trzeba sobie zadawać każdego dnia. Bo to nie tylko był jednorazowy jakiś tam akt, jedno jakieś takie pytanie, które Jezus zadał swoim uczniom, ale to jest pytanie, od którego zależy, właściwie od odpowiedzi na to pytanie, zależy to, jak to też nasze życie wygląda i co możemy zyskać, co możemy otrzymać od naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oczywiście pod warunkiem, że tym dla nas jest tym Mesjaszem, Bożym Synem. Bo żeby dobrze zrozumieć to pytanie, a właściwie odpowiedzi, które dawali apostołowie na to pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, mówi Jezus, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Może pamiętamy taką sytuację, w której Jezus opowiada o tym, że jeżeli ktoś w jakiś sposób pomoże zrobić coś dla sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Jeżeli ktoś przychodzi do kogoś jako do proroka, nagrodę proroka otrzyma. Ale jeżeli ktoś poda kubek świeżej wody temu, kto jest spragniony tylko dlatego, że jest uczniem, zaprawdę nie utraci swojej nagrody. Znaczy, kochani, jeżeli popatrzymy na Ewangelię, która jest pewną całością, to nie jest tak, że to są jakieś poszczególne sytuacje i jedna z drugą nie jest powiązana. Jest, wszystko jest ze sobą powiązane. Jedno z drugim jest tak ściśle powiązane, że tylko wtedy, kiedy w jakiś sposób całościowo podchodzimy do tematu, zaczynamy dostrzegać właśnie znaczenie treści, która jest nam przekazana właśnie poprzez Ewangelię. I teraz po tym pytaniu zadanym przez Jezusa uczniom zadaję drugie pytanie do nich skierowane. A wy za kogo mnie uważacie? I dopiero tutaj pada prawdziwa odpowiedź. Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego mówi, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Jezus chwali go i mówi, że na nim zbuduje swój Kościół. Zmienia mu imię na Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduje mój Kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Będą próbować, ale nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Jak popatrzymy dzisiejsze pierwsze czytanie z księgi proroka Izajasza, to tam jest właśnie to samo. Jezus za każdym razem to, co wypowiada, to się nie bierze z kosmosu. To jest zawsze powiązane właśnie w piśmie, w którym jest napisane wszystko, co jest nam niezbędne, abyśmy kiedyś mogli wejść do nieba. Jezus po to właśnie przychodzi, aby nam to niebo dać. I teraz pytanie, dlaczego ja przychodzę do Jezusa? Kim on dla mnie jest? Jednym z proroków? Jeszcze raz przypomnę, kto przychodzi, szuka mnie jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Jak wiele ludzi przychodzi tutaj do kościoła po to, żeby się dobrze poczuć. Jak wiele ludzi przychodzi po to, żeby wyprosić łaski tutaj na tej ziemi, po to, żeby właśnie mieć jakieś fajne, wygodne życie, piękne, żeby nie było kłopotów, nie było trudności. I zaczynamy w tym momencie jakby nie w tą stronę iść, co trzeba. Zaczynamy się gubić. Przychodzimy w innym celu niż w tym, którym Jezus przyszedł. Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić. I to zmienia całkowicie sytuację, kiedy to wreszcie do nas dociera, wtedy zaczyna się nasza przemiana. Zobaczcie, Piotr, dzisiejszy bohater tej Ewangelii, właściwie najpierw Szymon, któremu Jezus zmienia imię na Piotr, czyli skała, opoka. Za chwilę, kiedy Jezus po tym, jak Piotra pochwalił, zaczyna opowiadać, co ma się wydarzyć. Jaki jest ten Boży plan, że musi pójść do Jerozolimy, tam będzie wydany w ręce bezbożnych, tam zostanie umęczony, zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. I ten sam Piotr za chwilę bierze Jezusa na bok i mówi, Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. A Jezus mówi do niego, zejdź mi z oczu, szatanie. Bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. To właśnie, kochani, jest dla nas klucz. Czego my tak naprawdę od Jezusa chcemy? To, kim On dla nas jest, jest fundamentalną
jakby sprawą, bo od tego zależy, czy pozwolimy sobie pomóc, czy też nie. To jest, kochani, coś przedziwnego. To jest coś, co trzeba, do czego trzeba dojrzeć. To się wiąże właśnie z tym, po co w ogóle jest nam Kościół. Ten rok, który jeszcze przeżywamy, jest rokiem, który jest pod hasłem właśnie wierzę w Kościół Chrystusowy. Czy ja rzeczywiście wierzę w Kościół Chrystusowy? Czym dla mnie jest Kościół? Instytucją? Miejscem, gdzie mam przyjść, żeby się trochę dobrze poczuć, gdzie się od czasu do czasu wyspowiadam, gdzie pójdę do komunii i dzięki temu czuję się lepszy? No właśnie. I zobaczcie, jak, kochani, jak to przedziwna jest ta historia człowieka, jak jest historia ludzkości, jak jest dziwna też ta historia Kościoła, kiedy są takie okresy, kiedy wydaje się on czymś ważnym, wielkim, wspaniałym, przychodzi moment, kiedy jest ciężko, kiedy ten obraz Kościoła może być zniekształcony, może być jakiś taki dziwny, wyszarzały, poczerniony, brudny. Ale świętość Kościoła to nie jest świętość nasza, ludzi, którzy w tym Kościele są. Świętość Kościoła bierze się z samego Boga. I dlatego, jeżeli On dla mnie staje się właśnie, jest tym Mesjaszem, moim Zbawicielem, wtedy zmienia się perspektywa mojego patrzenia. To jest coś takiego, zobaczcie, Kościół, jak jest też w jednej z Ewangelii, jest mowa o tym, że Królestwo Niebieskie podobne jest do sieci zarzuconej w morze, zagarniające wielkie mnóstwo ryb. Wielkie mnóstwo ryb. W tej sieci są różne ryby, dobre i złe. Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swojej roli, ale w nocy przyszedł nieprzyjaciel i posiał chwast. I kiedy pszenica zaczęła wzrastać, wtedy pojawił się i chwast. I słudzy mówią, panie, chcesz, żebyśmy zebrali to? Nie. Bo wyrywając chwast, możecie wyrwać również i pszenicę. Pozwólcie obojgu ruść, aż do końca. A kiedy przychodzi moment, przychodzi żniwo, wtedy dokona się selekcja. I to Bóg jej będzie dokonywał. Więc i my, kochani, warto, abyśmy o tym pamiętali. Kościół jest święty świętością Jezusa Chrystusa. Kościół jest święty świętością Boga w Trójcy Świętej jedynego. I jest dany nam po to, żeby nam pomóc. Ale żebyśmy mogli zauważyć to, czym Kościół dla nas jest, kim jest dla nas Jezus Chrystus, wymaga zadawania sobie tego pytania. Kim On dla mnie jest codziennie i pracy wewnętrznej, by coś się zmieniło. I żeby to dobrze zilustrować, to pamiętam, teraz byliśmy na rekolekcjach i ojciec rekolekcjonista opowiadał się, taki dał fajny przykład. Zobaczcie, kiedy staniemy na zewnątrz chociażby tego naszego pięknego kościoła i spojrzymy w okna, spojrzymy na witraże, które są. No dziadostwo, czarne, brudne, jakieś tam nic nie widać, wszystko zamazane. I tak bardzo często widzimy Kościół. Ale kiedy wejdziemy do wewnątrz i teraz spojrzymy sobie na te wszystkie witraże, a szczególnie jak jeszcze słoneczko zaświeci z drugiej strony, wtedy zaczynamy doświadczać czegoś wspaniałego. I tak samo jest z nami, jeżeli przyjdziemy do Jezusa, powiemy, Panie Jezu, ratuj. Wtedy zaczynamy widzieć zupełnie coś innego. I rzeczywiście ta Jego pomoc jest skuteczna. Bo zobaczcie, Pan Bóg wie, że jesteśmy słabi. Wie, że jesteśmy grzeszni. To jest taki przykład Piotra, jest świetnym przykładem. Raz Pan Jezus go chwali, za chwilę go zgani. Piotr, który taki był pewny siebie, mówi w czasie ostatniej wieczerzy, Panie, chociażby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie zaprę się Ciebie. Na co Jezus mówi, Ty nie zaprzesz się? Nim kogut zapieje, trzy razy to zrobisz. I kiedy tak się stało, Piotr zapłakał. Ale zobaczcie, kiedy przychodzi moment już po zmartwychwstaniu, kiedy są nad jeziorem, kiedy poszli łowić ryby, kiedy Pan Jezus do nich przychodzi i woła, dzieci, macie coś do jedzenia? Oni mówią, nie mamy. No to zarzućcie sieci po prawej stronie, a znajdziecie. I kiedy to zrobili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że aż sieci zaczynały się rwać.
I kiedy wyłowili te ryby, to ich liczba była 153. Jakby niby wszystkie ryby z jeziora, wszystkie gatunki, ale to nie były wszystkie ryby, bo Jezus już jedną z tych ryb, znaczy jedną z ryb już na ogniu przygotowywał. Razem to ile? 153 plus 1? 154. Podzielić na 2? To jest 77. A pamiętacie, kiedy Piotr przychodzi do Jezusa i mówi: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, jeżeli wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Nie mówię ci, że 7 razy, ale 77 razy. I właśnie przy tym ognisku ta liczba pokazuje, jak Pan Bóg jeszcze więcej potrafi wybaczyć. 2 razy tyle zawsze. Więc jest to dla nas, kochani, nadzieja, właśnie po to przyszedł. Nie po to, żeby nas oceniać. Nie po to, żeby nas piętnować. Przyszedł po to, aby nas zbawić. I problem nie polega na tym, że Bóg nie chce nam wybaczyć naszych grzechów. Problem polega na tym, że bardzo często, jeżeli nie widzimy w Jezusie Mesjasza i naszego Zbawiciela, to nie przychodzimy do Niego. Zaczynamy udawać, że to nie problem, że my nic złego nie robimy, że właściwie inni grzeszą, tak, ale nie ja. Ja to jestem święty, jestem dobry, niczego złego nie zrobiłem. Ja się nie mam z czego spowiadać, nie mam grzechów. Jakże często słyszę takie słowa. Tu jest problem. Nie to, że Pan Bóg nie chce ci wybaczyć, tylko że ty tego nie chcesz, bo nie widzisz w nim Mesjasza, swojego Zbawiciela. I może właśnie od tego warto byłoby zacząć tą naszą przygodę z Jezusem, żeby właśnie spojrzeć na Niego z tej perspektywy, że to jest mój Zbawiciel i mam szansę, bo niebo naprawdę jest dla mnie otwarte i Bóg wybaczy mi wszystkie moje słabości. Jeżeli się pogubię, jeżeli to zrozumiem, jeżeli uznam swój grzech, bo Piotr naprawdę żałował, wtedy więc jeżeli i my żałujemy swoich grzechów, Bóg nam wszystko wybaczy. Ale musimy Go właśnie przyjąć do swojego serca i pozwolić Mu działać. I tego Bóg za nas nie zrobi. I do tego nas nie będzie zmuszał. To jest nasza indywidualna, prywatna decyzja. Wybierajmy więc mądrze. Amen.